Mateusz Mielniczuk, Redemptor News. Witam Państwa. Przed nami gość specjalny. Baranek biały. Pewnie zastanawiacie się, co robi baranek biały z drewna i ja ubrany w garnitur przed Państwem. Otóż powiem Wam o duszpasterstwie akademickim. Być może nigdy o nas nie słyszałeś, albo słyszałeś, ale nie chcesz przyjść. Postaramy się przekonać Cię do tego, że warto. Przede wszystkim robimy mnóstwo zwyczajnych rzeczy. Jemy. No dobre, nie? Ale lepiej ze spiętymi rękami. Dobry serek sprzed tygodnia. Korzystamy z toalety. Dzięki. Śpiewamy. Jesteś radością mojego życia. O, 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 panie mój, jesteś radością mojego życia. Chodzimy na koncerty. Spotykamy się ze znajomymi. O, cześć Bata. Cześć. Cześć, cześć. Cześć, Bata. Zaraz się widziałem. No, okej. Okay. Przepraszam, muszę lecieć. No, na razie. Ej, smaszko. I zawieramy nowe znajomości. Cześć, Mateusz. Patrycja. Robimy też rzeczy szalone. Wstajemy o 7 rano, żeby spotkać się przy książce. Chodzimy na bardzo długie spacery. Lubimy czasem posiedzieć w ciszy i przy świeczkach. Oczywiście to tylko niewielka część tego, co możecie z nami przeżyć. Ale na dziś to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zaraz, zaraz. Studio przekazuje, że mamy dla Państwa jeszcze konkurs. Pytanie brzmi, czy chcecie przyjść do duszpasterstwa? Odpowiedź A, nie. Odpowiedź B, tak. Baranek? Nie podpowiadaj. Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo lub na naszą stronę facebookową. Nie zapomnijcie też zajrzeć na naszą stronę oraz polubcie nas na Facebooku. Dziękujemy.